To była tylko krótka zapowiedź tego, o czym będziemy właśnie teraz rozmawiać, o nowej płycie Preludium, a naszym gościem jest zapowiadany już gitarzysta, jazzowy kompozytor Jakub Paulski. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. I to, co widzieliśmy, to Preludium do tej płyty, można powiedzieć, ale cała płyta nosi taki tytuł, więc to jest Preludium. Do czego? Zapytam najpierw o tytuł płyty, może do całej kariery, bo zespół bardzo młody. Tak, w tej nazwie się chyba wszystko zawiera. Jest to debiutancka płyta, także jest to Preludium, pierwsza płyta. Jest to także taka kompilacja wszystkich przeżyć kompozytorskich sprzed ostatnich 3 lat. Myślę, że te wszystkie utwory zostały napisane w przeciągu 3 lat. I także i wszystkich ludzi, których miałem przyjemność spotkać, także ci muzycy, długo szukałem tego dobrego składu i w końcu znalazłem Franka Pospieszalskiego i Petera Somosa i wielu ludzi, którzy się przyczynili do realizacji tej płyty, także to wszystko jest zawarte na tej płycie. No właśnie, zanim jeszcze więcej o płycie, to powiedzmy o samym projekcie. Jakub Paulski Trio, tak jak już pan wspomniał, pan Franciszek Pospieszalski, Peter Samos, no i oczywiście pan Jakub Paulski. No tak, jeszcze dodajmy, że Franciszka Pospieszalskiego znamy z rozmów w Telewizji Republika, kilka razy był naszym gościem, a Peter Somos, węgierski perkusista, był między innymi w składzie kolędowym, ponieważ grywa również z Joszko Brodą i mogliśmy go oglądać w trakcie koncertu, świątecznego koncertu, no to już prawie rok temu, w grudniu na antenie Telewizji Republika. No, mówi pan, że długo szukał. Jakie są zatem zalety obu tych muzyków? No, jest to przebojowa mieszanka, no bo Peter to węgierska krew, wiadomo, rytmy takie bardzo skomplikowane, finezja. Franek to też ma swoje, wiadomo, śledząc jego dyskografię, jest bardzo otwarty muzyk, wielka wyobraźnia, także zestawienie całej naszej trójki tworzy taką niepowtarzalną miksturę. No, mam nadzieję, że to słychać na płycie, ten miks niesamowity. No właśnie, jaka będzie ta płyta? Co będzie ją wyróżniało? Bo bardzo często napotykamy się na takie stwierdzenie, zresztą przygotowując się do tej rozmowy o tym czytałam, że to będzie różnorodna opowieść. Tak jest. Taki był zamysł. Z płytami gitarowymi, szczególnie w trio, jest tak, że no można przesłuchać 2 utwory, a potem to już trochę brzmi tak samo. Tak? Takie mam doświadczenie. Wiadomo, że muzyka jest świetna, ale miałem taki pomysł, żeby troszkę dodać czegoś wyróżniającego się i dlatego na tej płycie pojawiają się niekiedy, tak jak było słychać w tym wstępie, taka gitara preparowana z różnymi środkami, no takie ciekawe brzmienie nowe. Gdzieś w środku płyty też się pojawia taki ambient, też był jakby dogrywany przeze mnie jakby wiele ścieżek gitary i to takie poszukiwania w formie. I także to na pewno tym się będzie wyróżniać płyta, że jest zaskakuje nas w różnych momentach słuchania jakimiś elementami. A mnie zaskoczyła jeszcze jedna rzecz, bo też czytając o tej płycie, przeczytałem, że komponując niektóre kawałki, inspirował się pan codziennymi wydarzeniami, takimi dnia, które się gdzieś tam przytrafiały. To zaskakujące, bo jazz wydaje się taką muzyką troszeczkę abstrakcyjną, może oderwaną od takich wydarzeń. To nie jest tak, że pan się zamyka w studiu i stara się odciąć od tego, co się dzieje w ciągu dnia? To wręcz przeciwnie jest, że te wydarzenia codzienne napędzają do komponowania? Napędzają jak najbardziej, no bo studio to już jest ten efekt finalny, kiedy wszystkie pomysły są zebrane, wszystko jest skomponowane, a proces skomponowania u mnie trwa, wygląda tak, że często, no mam też rodzinę, jest moja cudowna żona Beatka i córeczka Helenka
I teraz czasem mam dosłownie 15 minut na swoje sprawy muzyczne i wtedy uciekam na szybko od Helenki, od Beatki i z tym pomysłem, który prawdopodobnie się zrodził w trakcie przebywania z rodziną, szybko przelewam na papier, no i wracam z powrotem do rodziny. I tak też było z tytułowym utworem Preludium, kiedy to w 7 poranków napisałem ten utwór Preludium. I w czemu w poranki? No bo poranki to był jedyny czas, kiedy miałem czas na muzykę, a reszta dnia to była opieka nad małym dzieciątkiem. To fantastycznie, że pan o rodzinie mówi o swoich córkach, bo myślałem, że to taka inspiracja, że pan z miasta wróci z czymś poddenerwowany, tak jak są tacy muzycy, którzy pod wpływem wydarzeń, a już tam na mieście to pal 6, ale czasami politycznych siadają i piszą jakieś protest songi. No tutaj na szczęście życie rodzinne jest inspirujące. Mieszkam też w Wesołej, także troszkę na uboczu i można się tutaj wyciszyć i delektować życiem, także to jest miła okolica. Polecam. Prawda, byłem ostatnio tam na grzybach. A to ciekawe. Tak jak pan mówił, różnorodność, zaskoczenie, to wszystko możemy znaleźć w płycie, ale złośliwi mogliby powiedzieć, często z takim stwierdzeniem się spotykamy, że w jazzie wszystko gitarowo już powiedziano. Rozumiem, że pan się z tym nie zgadza. Nie zgadzam się, też się trochę zgodzę. Na takie uwagi, w sensie troszkę nie zwracam uwagi, bo pisałem tę płytę jakby z myślą jakby o muzyce i tak naprawdę nie zastanawiałem się, jak tworzyłem, czy to będzie coś nowego, czy to będzie odkrywcze. Po prostu od początku do końca jest to szczera płyta, te utwory są pisane z głębi serca i to już ocenią pewnie krytycy, czy to jest odkrywcze, czy nie. Ja zrealizowałem swoje zadanie tak najlepiej, jak potrafiłem. No i na pewno kolejne płyty to będzie jeszcze kolejna przygoda w jeszcze bardziej, wydaje mi się, rozszerzone brzmienie będzie na kolejnych płytach. To niektórzy w ogóle mają takie zdanie, że w ogóle w jazzie już wszystko było. Twórcy starają się z tym walczyć. Wy zdobyliście wyróżnienie, nagrodę Jazz Juniors w ubiegłym roku. No i tak sobie pomyślałem, bo ostatnio też czytałem trochę rozmów z jazzmenami już starszej daty, że teraz w młodym pokoleniu jest dużo łatwiej, bo kiedyś to no, oni wręcz byli piętnowani, gdy na akademiach muzycznych gdzieś tam po godzinach sobie grali jazzowo. Liczyło się takie muzyczne, klasyczne wykształcenie. A teraz chyba są łatwiejsze czasy. Można dosłownie łączyć wszystko ze wszystkim, tak jak pan mówił o tym ambiencie. Stylistycznie jest totalna dowolność. Uczelnie są, a środowiskowo też jest pełna wolność. Ludzie ze sobą obcują. Jedni mają takie inspiracje, drudzy tacy. Często też jesteśmy zachęcani przynajmniej w trakcie studiów, przez swoich pedagogów do pisania własnej muzyki. Jest taki, rodzi się nacisk właśnie na tworzenie swoich rzeczy, aniżeli odtwórczość, czyli tą, wiadomo, że to jest jakby podstawa nauki, żeby coś opanować, ale w trakcie tej nauki też dużo ludzi już pisze swoją muzykę i dlatego no, obecna scena polska jazzowa jest znakomita. Mamy mnóstwo zespołów, bardzo ciekawa muzyka. Także i to też na tegorocznym Jazz Juniors też było słychać, jakie zespoły grały, także to czasy są dobre, abstrahując od całej tej pandemii, ale czasy tak środowiskowo i patrząc jacy ludzie są na scenie, są znakomite. No ale konkurencja jest duża i ostatnie nasze pytanie, czy w takim razie Jazz Juniors otworzyło wam jakieś drzwi, popchnęło do rozwoju jeszcze bardziej? Oj tak, Jazz Juniors to jest niepowtarzalny festiwal. No dzięki temu zagraliśmy póki co w Chorwacji, tam też zresztą była premiera tej płyty. W przyszłym roku gramy w Kanadzie, we Włoszech, no i nagrywamy kolejną płytę dla włoskiej wytwórni. Zatem trzymamy kciuki i życzymy wszystkiego dobrego, jak najwięcej zdrowia. Pozdrawiamy córeczkę i żonę. Jakub Paulski, gitarzysta jazzowy, był naszym gościem. Raz jeszcze dziękujemy, a my teraz zobaczmy jeszcze i posłuchajmy utworu Barok w Giżycku, drodzy Państwo.